Gdzie znajduje się pierwsze odnalezione boisko oraz Luis Suarez dalej rekordzistą Ligi Angielskiej, mimo że od kilku lat gra w Barcelonie. Witam Was, ja jestem Mateusz i zapraszam na pierwszy film maratonu ciekawostek o piłce nożnej. Na dziś przygotowałem dwa filmy, kolejny pojawi się zaraz po wbiciu 1000 łapek w górę pod tym materiałem, albo o godzinie 20. Jestem bardzo ciekaw, czy taki format szybkich ciekawostek przypadnie Wam do gustu. Jeśli tak, nie bójcie się ocenić tego filmu, w ten sposób pokażecie mi, że doceniacie moją pracę i też dzięki Wam ten film zobaczy więcej osób. Kłaniam się nisko i zapraszam do oglądania. Reprezentacja Brazylii najwięcej razy zdobyła Mistrzostwo Świata. Dokonali tego 5 razy. Pierwsza bramka na Mistrzostwach Europy padła w 1960 roku. Jej zdobywcą był Milan Galić, reprezentant Jugosławii. Wayne Rooney był kapitanem reprezentacji Anglii dokładnie 23 razy. Czy wiesz, że Zlatan Ibrahimowicz jest poliglotą? Posługuje się płynnie 5 językami: szwedzkim, angielskim, holenderskim, włoskim oraz serbsko-chorwackim. Nie odchodzimy od tematu Zlatana Ibrahimowicza. Jego największym idolem za dziecka nie był piłkarz, tylko legenda boksu, zdobywca złotego medalu Igrzysk Olimpijskich, Mohamed Ali. José Mourinho nie trzeba nikomu przedstawiać. Jeden z najlepszych trenerów na świecie. Jest pierwszym menadżerem, który na transfery wydał ponad 1 miliard funtów. To ponad 1/4 wartości Manchester United. Większość zasad, które do chwili obecnej obowiązują w futbolu, po raz pierwszy oficjalnie zostały zapisane w 1863 roku, dokładnie na Wyspach Brytyjskich. Wtedy też został utworzony pierwszy krajowy związek piłki nożnej. Jednak zasady były już znane od roku 1848. Nazywane były zasadami Cambridge, ale co ciekawe, pierwsze boisko, jakie odkryliśmy, nie znajduje się na wyspach, tylko ponad 8000 km na południowy zachód, dokładnie w Meksyku, w mieście Chichen Itza. Miało długość ponad 150 metrów. Kilka lat temu w jednym z wywiadów mama Cristiano Ronaldo powiedziała: kiedy wrócił do domu ze szkoły, powiedziałam mu, żeby zrobił pracę domową, ale on powiedział, że nie ma zamiaru tego robić. Robiłam obiad, a on wyskoczył z okna i nie było go do późnych godzin. Przyszedł z płaczem, ponieważ podawał piłkę kolegom, a oni nie potrafili zdobyć gola. Ludzie nazywali go płaczącym dzieckiem i małą pszczółką, ponieważ nikt nie mógł go złapać. Luis Suarez, będąc jeszcze piłkarzem Liverpoolu, ustanowił jak dotąd niepobity rekord w Premier League. Średnio hat-tricka, czyli co najmniej 3 bramki w spotkaniu, zdobywał co 18 spotkań. I ten wynik czyni go rekordzistą. A na sam koniec na pewno nie zdziwię Was, jeśli powiem, że piłka nożna jest najpopularniejszym sportem na świecie. Mistrzostwa świata są najchętniej oglądanym wydarzeniem sportowym na całym globie, spośród wszystkich innych dyscyplin. Na potwierdzenie moich słów podam Wam dane z ostatniego mundialu rozgrywanego w Rosji. Ponad połowa naszej populacji choć przez chwilę oglądała ten turniej. Ponad 3,5 miliarda ludzi. Przypominam, że drugi film maratonu o godzinie 20, no chyba że szybciej uda Wam się wbić 1000 łapek w górę. Liczę na Waszą aktywność, zachęcam do subskrybowania kanału i czekajcie na więcej.